Adwent na serio. Mój Kościół jest dla każdego. Kościół jest katolicki, to znaczy powszechny, ponieważ jest w nim obecny Chrystus. Tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny. Święty Ignacy Antiocheński. Kościół głosi całość wiary, nosi w sobie i rozdziela pełnię środków zbawienia i jest posłany do wszystkich narodów, zwraca się do wszystkich ludzi i obejmuje wszystkie czasy i kultury. Jesteśmy dziećmi Kościoła, Kościoła katolickiego, czyli powszechnego. Kościół jest powszechny, bo jest obecny w nim Jezus Chrystus. Jest powszechny, ponieważ jest skierowany jego orędzie do każdego człowieka. Od samego początku, kiedy Chrystus po zmartwychwstaniu, przed swoim wniebowstąpieniem, zlecił uczniom ten mandat misyjny, mówiąc: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlatego Kościół prowadzi dzieło misyjne. Dlatego chce dotrzeć do najdalszych zakątków świata, aby każdy człowiek miał szansę spotkać się z prawdą Ewangelii. Prawda to jest prawo człowieka. I gdy śpiewamy w tej pięknej piosence misyjnej, wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Istotnie tak jest, bo człowiek, jeżeli się nie spotka z Chrystusem, czuje się niespełniony. Z jednej strony w jego sercu jest to wysunięcie ku Bogu, ale on czasem tego nie potrafi nazwać, nie potrafi tego zdefiniować. Dlatego naprzeciw niemu wychodzi Kościół z Ewangelią, ze Słowem Chrystusa. Dlatego nie jest powodem dzieła ewangelizacji to, że Kościół chce powiększać swoje zasoby, chce dominować. Nie, nic z tego. Kościół chce dotrzeć do człowieka, aby spotkać go w jego pytaniach, w jego wątpliwościach, też w jego radościach i zaoferować mu prawdę, jaką przyniósł Jezus Chrystus, nasz zmartwychwstały Pan. Dlatego też każdy z nas niech czuje się odpowiedzialny za tę powszechność Kościoła, że ja być może na mojej drodze spotykam kogoś, kto również ma jakieś pytania, ma swoje wątpliwości, może ma swój jakiś dystans do Kościoła. Czujmy się posłani do tych ludzi, pośród których żyjemy. Ktoś kiedyś powiedział: jeżeli ty nie pójdziesz, to nikt nie pójdzie. Być może Pan Bóg stawia właśnie nam na drodze te osoby, abyśmy my do nich dotarli i opowiedzieli im tę prawdę Ewangelii, tę prawdę, która zmieniła świat. Bo jak wspomnieliśmy, tam, gdzie poszło chrześcijaństwo, stworzyło warunki do życia najlepsze na ziemi. Tam doceniono człowieka, tam dowartościowano godność i wolność, doceniono własność prywatną, doceniono rozwój, edukację. Te wszystkie momenty mogły zaowocować wtedy, kiedy pozwolono Ewangelii działać.